Nagrywam, okej. I właśnie, przeczytam jeszcze raz, trzeci rozdział Efezjan, modlitwa od 14 wersetu. Dlatego zginam swoje kolana przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę, aby według bogactwa swej chwały sprawił, żeby nasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez Jego Ducha. Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni, ugruntowani w miłości, mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. To jest dla mnie niesamowite, słuchajcie. To, co ja często mówię, całkowite poddanie się pełnia, zasada pełni. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, co prosimy albo o czym myślimy. Jemu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Słuchajcie, ta modlitwa jest przepiękną modlitwą, która pokazuje tak naprawdę, wiecie, co to jest chrześcijaństwo. Jakby doświadczenie, głębokie doświadczenie miłości Bożej i zrozumienie wartości naszej, ale jednocześnie zrozumienie właśnie świętości Boga. Bo ta miłość powoduje, że z jednej strony my rozumiemy wartość, jaką mamy przed Bogiem, że krzyż pokazuje tą wartość, krzyż pokazuje to poświęcenie się Jezusa, jaką my mamy wartość dla Niego, wielką, chociaż nie zasługujemy na to ani niczym, dosłownie niczym, ale z drugiej strony świętość Boga i majestatu Jego. Jego dobroć, ale też Jego sprawiedliwość, Jego świętość i majestat. Słuchajcie, to są jakby trzy główne takie atrybuty, miłość, sprawiedliwość i majestat. To są jakby, czyli świętość, prawda? To są jakby trzy główne u Boga, które są jakby te, jego szczególne atrybuty, jego charakteru. Właśnie te trzy. I tu jest napisane, że zobaczcie, temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele oficie ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Że Bóg chce do nas trafić, słuchajcie, i nam dać o wiele więcej niż my w stanie jesteśmy sobie pomyśleć lub wyobrazić. Albo prosić, nie? No bo jak sobie wyobrazimy, czy myślimy, to i tak będziemy pewnie prosić, no bo jesteśmy ograniczeni naszymi myślami. I Bóg chce nam dać coś więcej, o wiele więcej. Bo my nie zdajemy sobie sprawy, co tak naprawdę Bóg chce dać, bo to, co my mamy świadomość, że ta nagroda bycia z Nim jest tak wspaniała, znaczy już samo otoczenie, prawda? Ale główna ta to jest to, żeby z Nim być, bez bariery grzechu. Żeby patrzeć na Boga Świętego, oddawać Mu chwałę, w każdy szabat, prawda, szczególną chwałę Mu oddawać, bo szabat dalej będzie funkcjonował jakby szczególny dzień, ale też w tej świętości, żeby się poruszać, żeby być, żeby się cieszyć tą świętością, słuchajcie, ale najpierw musimy się tu nauczyć tego, najpierw musimy doświadczyć. Jeżeli się tego nie nauczymy, ani tej świętości, ani tej miłości, to nie będziemy tam szczęśliwi, nie bylibyśmy. Dlatego, że tam jest oddawanie chwały Bogu, tam jest śpiewanie święty, 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 prawda, jakby przez aniołów, i to jest normalne, dlatego, że oni to z miłością śpiewają. Oni nie śpiewają tego, bo się nauczyli formułki, nie. Oni śpiewają, bo oni naprawdę kochają Boga. Oni kochają Go, bo oni wiedzą, jaki Bóg jest, jaki jest cudowny. I po prostu my też mamy to wiedzieć, żeby to innym przekazać. Tak jak właśnie Ellen White, czy tak jak, słuchajcie, Samarytanka zachwycona, prawda, słowami Jezusa pobiegła i powiedziała. Ona powiedziała jedno zdanie, ale ona powiedziała z zachwytem i z pasją, słuchajcie. To jest to, jak my mamy iść do ludzi, słuchajcie. My mamy iść tak z Ewangelią, z zachwytem i z pasją nad Jezusem. Jeżeli nie idziemy z zachwytem i pasją, jeżeli idziemy odwrotnie, z cierniami, z tym, co nie tak, trzeba poprawić tu, trzeba tu. Oczywiście, pewnie, że trzeba o tym też mówić i ja nie mówię, że nie, ale jeżeli to jest pierwsze i my na tym się skupiamy, to ludzie uciekają, będą uciekać od nas. Ale nie dlatego, że my nie mówimy, my część prawdy będziemy mówić, tylko dlatego, że my przekazujemy ciernie, a nie Jezusa. Ale my mamy przekazać Jezusa. A jeżeli już przekazujemy Jezusa, to takiego, jaki On jest. Prawdziwy, czyli prawdziwy obraz. Czyli Boga, który jest pełny miłości, ale też i sprawiedliwości, i świętości. To jest pełnia przekazania jakby ten. Także kochani, słuchajcie, później, Kasiu. Także to tutaj ten.
I temu szczególną chwałę mamy oddać. Kochani, dlatego módlmy się, będziemy się też modlić, żebyśmy pokiereszowani przez życie, żebyśmy mogli wejść w tą przestrzeń Bożą, mogli naprawdę doświadczyć, co to jest Jego miłość. Ten pokój, który później daje radość, którą później będziemy mogli przekazać innym. Żebyśmy po prostu mieli to pojęcie, co to jest, żeby to przekazać innym. Bo słuchajcie, tylko człowiek, który tego skosztował, doświadczył, tak jak pisze, skosztujcie, jaki dobry jest Pan, prawda? Jak jest błogosławiony ten, który mu ufa. To jest to skosztowanie Boga. To jest skosztowanie tego, naprawdę go skosztowanie. Ale wielu tego nie doświadczyło jeszcze. Może i z nas też, co to znaczy prawdziwa miłość Boża. Co ona powoduje? Że człowiek kruszy serce, wiecie, prawdziwa miłość Boża kruszy człowieka serce, że człowiek naprawdę wie, jakim prochem jest, ale jednocześnie jest, że Bóg go tak kocha, to daje taką wdzięczność Bogu niesamowitą, że z czego go w ogóle wyzwala. Tak jak Dawid pisał w psalmie tam bodajże chyba 40 innym, że wyciągnąłeś mnie z dołu rzęskiego. Może nawet sięgnijmy do tego. To jest 40, bodajże, poczekajcie, zaraz jeszcze dokładnie sprawdzę, ale to powinien być chyba 40 ten, no tak, słuchajcie, 40 psalm. Z tęsknotą czekałem na Pana, a skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. Wyciągnął mnie ze strasznego dołu i z błota grząskiego i postawił moje stopy na skalę i umocnił moje kroki i włożył w moje usta nową pieśń, chwałę dla naszego Boga. Wielu to zobaczy i ulęknie się i zaufa Panu. Widzicie teraz to? Teraz zobaczcie teraz tutaj, zobaczcie ten obraz, te trzy pierwsze wersety. I pójdzie jeszcze tak. Błogosławiony człowiek, który pokłada w Panu swoją nadzieję, a nie ma względu na pysznych, ani na tych, którzy podążają za kłamstwem. I teraz zobaczcie. I dlatego... Tu jest jeszcze, i piąty. Wiele uczyniłeś cudów, Panie, mój Boże, a Twoich zamysłów wobec nas nikt nie potrafi wyliczyć przed Tobą. Gdybym chciał je odpowiedzieć, ogłosić, jest ich więcej niż zdołałbym wypowiedzieć. Ale tak, zobaczcie, jest pokazany człowiek, który woła, żeby go Bóg jakby, żeby po prostu, Boże, to co Paweł wołał, nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała, prawda? I my tak mamy wołać. My jesteśmy nędznymi ludźmi, których Bóg może wybawić z tego ciała i z tego umysłu cielesnego, w sensie umysłu cielesnego, prawda? Żebyśmy mieli ten duchowy i tak dalej, no bo przecież ciała nas nie może tego, znaczy zmienić nasze ciało, ale nie wybawić z tego ciała, żeby ktoś to nie zrozumiał, że chodzi o to ciało fizyczne, bo my jesteśmy w nim i prosperujemy, tylko ma zmienić, później na to święte zmieni, natomiast ma nas wyzwolić z umysłu cielesnego. Nędzny ja człowiek, uznaj swoją nędzę przed Bogiem, przyjdź, ukurz się i wtedy zobaczcie, wołał i co zrobił Bóg? Wyciągnął go z dołu rzęskiego. I słuchajcie, to, że wyciągnął, to, że postawił go na skalę i umocnił jego kroki, spowodowało, że on to powiedział i włożył w moje usta pieśń, czyli zaczął śpiewać o tym i ludzie to słyszeli, inaczej zaczął mówić o tym. Bo to było jego doświadczenie realne, które on przeżył i wiedział i zaczyna on o tym mówić, bo nie może tego ukryć w swoim wnętrzu. I wtedy to doświadczenie spowodowało, że on włożył w moje usta nową pieśń i chwałę dla naszego Boga, czyli w moje usta. Ja chwalił Boga przed ludźmi, chwalił Boga i poza ludźmi, i w obecności ludzi. Wielu to zobaczy i ulęknie się i zaufa Panu. Dlaczego, że zobaczy? Bo co zobaczy? No zobaczy jego zmianę. Zobaczy zmianę w nim. Wiecie, to jest bardzo ważne. Otoczenie ma zobaczyć zmianę w nas. I to jest sedno, bo to jest zmiana. Jeżeli nie ma zmiany, jeżeli otoczenie dalej widzi to samo, co jest, to znaczy, że żadnej zmiany nie ma. To bez znaczenia, co się dzieje i tak dalej. Otoczenie to będzie widzieć. Oczywiście ludzie, którzy będą mieli to dostrzec, bo będą tacy, którzy nie będą chcieli tego dostrzec, no to jest zupełnie co innego, ale ja nie mówię o nich. Ja mówię o ludziach, którzy będą chcieli dostrzec. Także, kochani, pamiętajmy, tutaj jest, wyciągnął mnie z dołu rzęskiego. To jest ta Ewangelia, jaką my mamy iść. A my mamy później dopiero powiedzieć jakby w kontekście czasu, prawda, w jakim żyjemy i sądu i tym, co wczoraj mówiliśmy, to anielskie poselstwo. Natomiast to jest Ewangelia wieczna, a później kontekst cały, prawda, to jest anielskie poselstwo. To jest życie z Jezusem, to jest wyciągnięcie mnie z dołu i ja o tym śpiewam, ja o tym głoszę.
Ja o tym mówię. I to moje doświadczenie jest naj... i to jest głównym motorem, który ja przekazuję innym. Ale ja muszę to doświadczyć, kochani, sami. Ja muszę mieć pasję wtedy. Ja muszę mieć pasję, bo jeżeli ja z pasją powiem, to wtedy z... ta kobieta tam wtedy, kiedy Ellen White jej mówiła, słuchajcie, to ona się tak zachwyciła, że później grupa ludzi przyprowadziła. Po 2 latach grupę ludzi przyprowadziła. Słuchajcie, znaczy Bóg to przyprowadził oczywiście, nie ona, bo to przez nią, ale ona powiedziała tylko, ona wiele nie robiła. Ona powiedziała, ona była zachwycona, ona tylko przekazała to dalej. Ona przekazała ten zachwyt. Bo my mamy, musimy wiedzieć, bo to naprawdę zachwyt, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, jest przygotowany dla tych, prawda? Dla zbawionych. Czyli nie mamy nawet pojęcia, co tam jest przygotowane, jak jest to wspaniałe. Mamy pewne zmianki, ale tak naprawdę nie doświadczyliśmy, nie mamy odniesienia, więc nie umiemy sobie tego do końca wyobrazić, dlatego że my nie znamy pojęcia wieczności, pojęcia bycia z Bogiem, gdzie grzechu w ogóle już nie ma. My urodziliśmy na świecie się grzechu, gdzie ten grzech jest, zło i tak dalej. My to znamy, ale zacznijmy poznawać Jezusa, zacznijmy poznawać po prostu Jego miłość, ale to prawdziwą, jeszcze raz mówię, nie tą spirytystyczną na świecie, ja mówię o tej prawdziwej, która powoduje, że po prostu my chcemy być poświęceni, tak jak Jezus się poświęcił dla nas. My wtedy całkowicie, wiecie, jak się my rozkochamy w Jezusie, to nie będzie problemu cierpieć dla Niego, nie będzie problemu umrzeć dla Niego, nie będzie problemu. Nie będzie problemu lęku, słuchajcie, nie będzie, dlatego że my będziemy tak Go kochać. My będziemy wiedzieć, że On mnie z dołu grzęskiego wyciągnął. Z jakiego dołu mnie wyciągnął? Pamiętacie tą zasadę, co Szymon powiedział? Że komu wie, Jezus powiedział tam w domu Szymona nad tą prawdopodobnie Marią Magdaleną, tą grzesznicą, tą prostytutką, powiedział, że komu więcej odpuszczono, ten będzie więcej miłował. Czyli świadomość, ile mi Bóg odpuścił, powoduje też skalę mojej miłości. Jak ja kocham, im więcej będę kochał, jak będę miał więcej świadomości, że jestem bardziej grzeszny i też pokora większa będzie, będę miał świadomość tej pokory. Dopóki tego nie będzie, nie będziemy mieć tej świadomości. Im mniej uważamy, że nam Jezus przebaczył i nas wyciągnął z dołu płytszego, to tym płytsza nasza miłość będzie. Po prostu co, nie będziemy tego rozumieć. Taka jest zasada biblijna. To musimy pamiętać. Tam powiedział, że komu więcej przebaczono, dlatego ta kobieta wytarła nogami i wylała olejek, który miał wartość przeogromną finansową. Dzisiaj samochód sobie można by było dobry kupić za to. Rocznej wypłaty, czy nawet ponadrocznej wypłaty danego człowieka, jakiegoś tam pracującego. Więc to była bardzo drogi olejek. Ale dla niej to nie miał problemu, bo ona zrozumiała wartość Jezusa. Ona rozumiała wartość Jezusa. Że to wszystko nie ma znaczenia, ile ja dam. Ja mogę dać wszystko. Czyli wszystko, co mam. Dlatego w tym kontekście kobieta, która rzuciła ostatni grosz, ona dała więcej niż inni. Dlaczego? Bo ona rozumiała wartość tego. Ona rozumiała wartość Boga. Ona rozumiała to zbawienia. I dla niej nie było problemu rzucić ostatni grosz. Dlatego, że dała wszystko. I my tak samo, jeżeli my to pojmiemy, to dla nas nie będzie problemu dać wszystko. Dać wszystko, bo Jezus dał wszystko. I nie tylko wszystko, wszystko, czyli wszystko, cokolwiek. Cokolwiek na chwałę Boga. Nie tylko nas samych, ale i nasze finanse, wszystko. Po prostu my zupełnie inaczej będziemy to postrzegać. Zupełnie inaczej reagować. Natomiast kiedy tego nie rozumiemy, zawsze mamy te tendencje, że różne takie, często ludzie mają właśnie, że to schowanie, to, nieoddanie tego. Nie. Jezus wszystko za mnie dał, ale dosłownie wszystko. Więc jak ja zrozumiem wartość Boga i zrozumiem wartość, jaką ja mam przed Bogiem, Jego świętość, wtedy zupełnie inaczej będzie. Dlatego, że właśnie ta świętość, sprawiedliwość i miłość to są trzy główne atrybuty Boże. I my mamy to zanieść. Bóg będzie przez nas to zanosił. Natomiast my mamy iść i mamy powiedzieć tą Ewangelię. I zacząć właśnie od tego. Zacząć od mojego doświadczenia. Z jakiego dołu mnie wyciągnął Bóg? Jeżeli mam świadomość tego. Jeżeli nie mam, to przyjdę do Jezusa, żeby Bóg mi dał. Żeby miał głęboką świadomość, z jakiego dołu mnie wyciąga nadal. To nie to, że wyciągnął już całkowicie, ale wyciąga. Po prostu i stawia mnie na skalę. Na Jezusie. No Jezus jest skałą, Bóg jest skałą, więc On mnie wyciąga z tego brudnego życia, z tego dołu, z tego, gdzie się paplałem w grzechu, gdzie bym zginął na wieczność. On mi daje nowe życie. Mało tego, że On mnie wyciąga, ale On chce mi dać nowe życie. On chce mi zupełnie zmienić życie. Znaczy, czy jesteśmy też gotowi na to, wiecie, bo nieraz ludzie się trzymają i nie chcą.
tak jak chorób. Nie chcą nieraz być zdrowymi, bo im jest wygodnie z jakichś tam powodów być chorym. Tak samo nieraz ludziom jest wygodnie paplać się w grzechu z jakichś tam powodów. Ale paplanie w grzechu, dlatego niezrozumienie w ogóle tego, jeżeli ja kocham Jezusa, to ja pragnę być czysty, bo chcę być z Nim. I to jest normalna metoda, ale jeżeli ktoś uważa, że nie, ja muszę grzeszyć do końca, to znaczy, że on nie ma więzi z Jezusem. On nie ma należytej więzi, on nie rozumie, co to znaczy być z Jezusem tak naprawdę, bo jeżeli on popla w grzechu, to grzechy są barierą i taką, że my do końca nie możemy być z Jezusem wtedy, bo jest mur wybudowany. Jest mur. No i my go wybudowaliśmy. No nie Jezus, nasze grzechy. Po prostu więc, a Jezus chce, żeby ten mur był rozwalony, dlatego słuchajcie, błogosławiony człowiek, który, zobaczcie, który pokłada w Panu swoją nadzieję, a nie ma względu na pysznych, ani na tych, którzy podążają za kłamstwem. My nie mamy odniesienia do człowieka, my nie mamy jakby ciągle patrzeć na człowieka, słuchajcie. My mamy patrzeć na Jezusa, mamy okazywać sobie miłość. W duchu miłości, słuchajcie, możemy dużo rzeczy zrobić, możemy wzrastać, słuchajcie. I ta grupa może przepięknie wzrastać. Naprawdę. Ja wierzę, że to jest naprawdę dla nas, to jest obietnica. My możemy tak wspaniale wzrastać, jeżeli tylko damy szansę Bogu, żeby naprawdę nam dał tą miłość, żeby naprawdę byśmy to zrozumieli właśnie. To, co teraz tutaj było przekazane. Żeby nas to dotknęło, żeby nas całego, no, w nasze serce to weszło. I dlatego wracając do psalmu 103, tylko jeszcze powiem tutaj, dlatego, że to jest taka głębia, wiecie, że tego nie da się tak przeczytać sobie tylko i powiedzieć tam z wersetu, dlatego, że głębia jest przeogromna w tym i cudowność, pokazany Bóg miłości, pokazany, że ona chce błogosławić, nas uzdrawiać, nam dawać to, co najcenniejsze, dlatego, że chce nas zbawić, zobaczcie. I dalej jest tak, nasyca dobrem, czyli miłością, ale też jest Pan wymierza sprawiedliwość i sąd wszystkim miłość uciśnionym, czyli jest pokazane, zobaczcie, pokazane jest co? Miłość Boża, pokazana jest sprawiedliwość Boża i daje poznać swoje drogi Mojżeszowi, a synom Izraela swoje dzieła. Łaskawy i litościwy jest Pan, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia. Dał poznać swoje drogi Mojżeszowi i tym, i tak samo nam daje poznać drogi, żebyśmy to przekazali dalej. Dlatego musimy mieć tą, kochani, świadomość, że tak samo dał po prostu poznać nam te drogi, żebyśmy to zanieśli dalej. On nam pokazuje je i w ten sposób, żeby dzielić się, żeby śpiewać na chwałę Bożą, po prostu radować się w Chrystusie. Prośmy o to. Błagajmy, żeby w tym czasie chorym, jakim żyjemy, żebyśmy nie skupiali się na tym czasie, ale żebyśmy naprawdę oddawali chwałę Bogu, żebyśmy się cieszyli, żeby emanowało to z nas, ta światłość właśnie, żeby ludzie to widzieli, bo to ich zachęci, słuchajcie, to ich zainspiruje, ten duch, który będzie w nas, ta miłość, to wiecie, ta światłość, oni to będą widzieć, oni to wtedy zobaczą i oni będą chcieli iść za Jezusem. Naprawdę, z otoczenia, tak jak za Samarytanką grupa poszła i przyszła do Jezusa. Po prostu to było naturalne. Dlatego zobaczcie, to jest po to i łaskawy i litościwy jest Pan, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia. Mamy. Nieskory jest. Nie będzie się spierał bez końca, ani wiecznie się gniewał, ani wiecznie gniewu chował. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nie odpłaca nam według naszych nieprawości. Zobaczcie, czy to nie jest cudowny obraz Boga? On nie patrzy na nas i nie patrzy na nas przez nasz pryzmat naszych grzechów. I my na siebie też nie mamy tak patrzeć. Kochani, nie mamy się na siebie patrzeć przez pryzmat naszych niedociągnięć, naszych ułomności, naszych wad charakteru. My nie mamy na siebie patrzeć. My mamy po prostu, jak jest napisane, Paweł to mówi, znosić się w miłości, oznacza, że się kochać i znosić się w miłości, bo nieraz jest to trudne, nieraz, wiadomo, mamy te cechy, mamy te nasze serca i wtedy dochodzi. I to, co powiedziałem właśnie, nie skupiać się na kłótniach, na tych, dawać nawet spokój. Słuchajcie, pomodlić się, więcej da modlitwa, słuchajcie, za danego człowieka, jeżeli widzicie, że robi nie tak, niż po prostu argumentacja i boksowanie się na argumenty. Nic to nie daje. Ja to przerabiałem na czatach, na innych wielokrotnie i wiem, że to jest strata jakakolwiek czasu. Nie tylko strata czasu, ale zgorszenie się też, bo powoduje to, że jesteśmy gorsi. Bo się wkurzamy, denerwujemy i tak dalej, nakręcamy.
zostawmy to wszystko. Naprawdę nie jest tego wart. Wart jest jedno, żebyśmy byli przy Bogu i żebyśmy mieli świadomość, że jesteśmy szpitalem. Że tu, jak grupa i każda jakakolwiek społeczność, słuchajcie, jakikolwiek kościół, to jest szpital. To nie jest ten gabinet woskowych figur. To jest szpital. To jest szpital. Szpital, gdzie po prostu jest życie, ale jest też zmiana. Ale jest życie, prawda? I to życie tętni, bo ma być życie, wiecie, to nie ma być doskonale wykrojeni ludzie, bo nie ma takich. Nawet jeżeli jakieś wrażenie jest takie doskonałości, prawda, to nie ma czegoś takiego. Tak jak nie ma żadnego związku małżeńskiego doskonałego. Nie ma czegoś takiego. Nawet jeżeli na zewnątrz ludziom się wydaje, że wow, to doskonały związek, to nie jest nigdy doskonały związek, bo oni jakieś problemy mają, których może nie mówią, nie uzewnętrzniają i my o tym nie wiemy. A tu nie ma doskonałych związków, nie ma doskonałych ludzi, nie ma czegoś takiego. To jest fikcja. Ludziom się nieraz wydaje, bo coś nie jest zgłoszone, więc że nie ma. Zawsze jest, jakieś problemy są w związku, zawsze, ale nie są, jeszcze raz, problem nie jest, że występują problemy, bo będą występować. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego. To nie jest to problem. Tylko problem jest, co my robimy. Czy to z Bogiem, czy Bóg nas wyzwoli, poddamy się Mu i On nas wyzwoli, czy też nie. Wszystko kwestia rozwiązania danego problemu. Jeżeli powstanie, czy z miłością, czy powiemy, podamy sobie ten, czy po prostu będziemy się boksować. Ale, czy po prostu nawet ulegniemy, powiem, dobra, nie ma problemu, okej, ja rozumiem, zostawmy ten temat. Słuchajcie, pamiętajmy naprawdę i zobaczycie, jak to będzie działać. Że po prostu my mamy widzieć Jezusa. My nie mamy widzieć problemy, my mamy widzieć Jezusa. My nie mamy widzieć wad charakteru, nasze własne, czy innych, tylko mamy widzieć Jezusa, w tym człowieku też. Dlatego, że jeżeli widzicie Jezusa w danym człowieku, to widzicie potencjał, jaki on ma. To, co ja wspomniałem też, bo do Kasi tutaj wysyłałem właśnie, że ja widzę potencjał. Ja widzę potencjał jakby oczami wiary. Widzę zmianę nas. Widzę, jak możemy być pięknymi kwiatami, pięknymi tymi wyszlifowanymi diamentami, czy perłami, nieważne jakby to nazwał. Ale my możemy takimi być i Bóg chce, żebyśmy takimi byli. Po prostu ja oczami wiary to widzę. I wiecie, i dlatego mimo naszych ułomności, mimo różnych tych, ja to widzę. I ja się cieszę, że jesteśmy, ja się cieszę, że tego i Bóg będzie to czynił. Naprawdę. Tylko, że no, musimy właśnie pójść w tą stronę, żebyśmy zrozumieli to, co dzisiaj było tu powiedziane. Naprawdę głęboko zrozumieli. I wtedy to będzie coś wspaniałego. Także... Także tak, i właśnie o to chodzi, całkowite poddanie się Bogu, żeby doświadczyć prawdziwej Jego miłości, a wtedy usunie się różne rzeczy i jakiekolwiek przekleństwa dziedziczne, jakiekolwiek, rozumiecie, Bóg nas wyzwoli z tego, ale w prawdziwej więzi z Nim. Także to jest wspaniałe, cudowne i wiecie, i to jest sedno. To jest sedno, kochani, my mamy się tym zachwycić. To jest ten zachwyt. Także ten zachwyt powoduje, że później to niesiemy. To niesiemy. Tak jak ostatnio z Asią rozmawiałem o tym zielonym też projekcie i ona się też zachwyciła i ona też po prostu i zachwyciła się nie tylko tym, zachwyciła się Bogiem i też powiedziała, że się zachwyciła. I to dla mnie wielka radość. I wiecie, i dla mnie, ja mówię, o, to jest bardzo ważne, że się zachwyciłaś, bo to poniesiesz dalej. Bo masz zachwyt nad tym, bo rozumiesz to, masz to we wnętrzu i ty będzie to niesione, to jest normalne, słuchajcie, nie da się tego, a inaczej to jest takie na siłę coś nieraz, prawda, robione i tak dalej, a tak to będzie to naturalne, będzie wypływać z nas, będziemy chcieli śpiewać na chwałę Boga, będziemy chcieli mówić o miłości między nami, słuchajcie, zobaczcie, co się będzie dziać tutaj, ludzie będą przychodzić, słuchajcie, bo ludzie dzisiaj chcą usłyszeć o miłości, ludzie są tak samo pokiereszowani jak my, amen. Słuchajcie, przychodzą, amen, takie rzeczy chcę słuchać tutaj, ludzie przychodzą z różnych stron i będą przychodzić, i niech przychodzą, ale żeby oni zobaczyli to, co najwspanialsze, żeby oni się zachwycili i ci pokiereszowani ludzie, jak i my, oni, Bóg ich będzie uzdrawiał. I o to tu chodzi. Na tym to polega, słuchajcie. To jest to sedno istnienia, słuchajcie, po prostu przekazanie Ewangelii i to, żeby Jezus uzdrowił danego człowieka, żeby go postawił na nogi, żeby go z tego kieroszowania, które przeżył w życiu, wyciągnął i postawił go na skalę, z tego dołu grzęskiego, prawda, z tej matni, jakby to nie nazwał. To jest sedno. I słuchajcie, dalej... Zobaczcie co, nie odpłaca nam, czyli Bóg nie tak nie patrzy na nas i my tak samo na siebie mamy nie patrzeć. Pamiętajmy, jak wysoko bowiem są niebiosa nad ziemią, tak wielkie jest Jego miłosierdzie nad tymi, którzy się Go boją.
Zobaczcie, widzicie? Tu jest pokazana świętość. Czyli mamy te trzy atrybuty Boże, o których mówiliśmy. Miłość, pierwsza idzie, jest później sprawiedliwość, a teraz jest świętość. I niebiosa nad ziemią, tak jest miłosierdzie, którzy się go boją, czyli majestat Boga. Chodzi o ten majestat Boga. Właśnie tak daleko jest, jak daleko jest zachód, jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki. Zobaczcie, Bóg chce nas całkowicie oczyścić. Zobaczcie, tak daleko, że my nawet nie będziemy widzieć. I nie chce, żebyśmy widzieli, żebyśmy się skupiali ani na tych swoich, ani w ogóle. My mamy się skupiać na więzi z Chrystusem, na Nim. Zacznijmy patrzeć na Niego, zacznijmy widzieć w sobie Jezusa. Zacznijmy po prostu dostrzegać po prostu i to prawdziwą miłość, żebyśmy się mogli to... I zobaczcie, 13. Jak ojciec ma litość nad dziećmi, tak Pan ma litość nad tymi, którzy się Go boją. Bo On im okazuje tą miłość. Słuchajcie, gdyby Bóg nam nie okazał miłości, to już by po nas było. I jakby nie okazał łaski swojej, już by po nas dawno było. Bo za grzech jest śmierć. Za grzech jest śmierć, krótki temat. A tu jest pokazane, że On nam to pokazuje. I to, zobaczcie, to jest Stary Testament. To jest Stary Testament. Podobno ten Bóg jest taki straszny w tym testamencie. Zobaczcie, a to przecież jest Stary Testament. To jest Psalm Dawida. To jest środek testamentu starego, no, bez mała. Słuchajcie, zobaczcie. No, ten dla Żydów, dla nas to jest, nie? Tak. I no właśnie, i zobaczcie, i to jest... On bowiem wie, z czego jesteśmy ulepieni. Pamięta, że jesteśmy prochem. Słuchajcie, to jest wielkie słowo. On wie, że jesteśmy ulepieni, z czego jesteśmy ulepieni i że jesteśmy prochem. On to rozumie. I my też musimy nawzajem rozumieć, że my też jesteśmy ułomnym, takim prochem. Że po prostu, że my mamy swoje przywary, mamy te, ale jeszcze raz. Bóg może to wszystko zmienić. Jeżeli będziemy się kościć, jeżeli będziemy funkcjonować, będziemy wyświadczać sobie dobro, będziemy ten, słuchajcie, będzie coś cudownego. Ja to wierzę i tego pragnę. I ta modlitwa, żebyśmy się modlili tą modlitwą, kochani. Zacznijmy się modlić tymi słowami. Przeczytajcie sobie z Efezjan, które czytaliśmy. Modlitwa Pawła. Przepiękna modlitwa Pawła, żeby Bóg nas doświadczył, żeby Bóg nam dał taką miłość, żebyśmy mogli zrozumieć, co jest niepojęte na tyle, na ile możemy zrozumieć, bo jest wyraźnie tam napisane, że miłość Boża jest nie do pojęcia, ale żeby to spowodowało konkretną zmianę, żeby ludzie z otoczenia widzieli tą zmianę w nas i oni zobaczyli, powiedzieli, ty się zmieniłeś. O to się módlmy. Natomiast dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat polny. Wiatr na niego powieje, a już go nie ma i nie pozna go już jego miłe miejsce. Czyli znikomość człowieka, prawda? Jesteśmy za chwilę, nas nie będzie. W każdej chwili możemy przejść przez ulicę, ktoś, prawda, samochód czy jakiekolwiek, coś się stać i może nas nie być na ziemi. Jesteśmy, ale jesteśmy jak trawa. Wyrastamy w stosunku do wieczności oczywiście, prawda? Tam ileś tam lat przeżywamy. Ale Bóg chce, żebyśmy, słuchajcie, żyli w Jego myśli, wtedy będziemy szczęśliwi, słuchajcie. Mimo problemów, mimo doświadczeń, Bóg nas też wyzbawia z tego psalmu 34, co jest napisane, że wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, a Bóg jakby wyzwala go z każdego. Chodzi o to też o miłość. Teraz mi taka myśl przychodzi. Chodzi o miłość, że Bóg wyzwala też swoją miłością z tych, wiesz, z tych różnych dołów właśnie, z tych nieszczęść. On leczy swoją miłością. Właśnie to jest to wyzwolenie z tych dołów. To nie chodzi o to, że tego nie będzie. Nie, to będzie. Te doświadczenia będą nas szlifować. Ale On nam daje swoją miłość i On nas wyzwala z tego. On nam daje w tym każdym doświadczeniu, oczywiście jak Mu damy szansę na to, żeby tak było, i wtedy zupełnie inaczej doświadczenia przychodzimy. Już nie w taki sposób i przekazujemy to innym. Moje własne doświadczenie. Słuchajcie, kiedy ja się nawróciłem w Londynie ponownie, bo moje prawdziwe nawrócenie było w 93 roku, ale to pierwsze, natomiast później przez moje doświadczenie osobiste oklapłem, kiedy ja w tym, ja też to podam na grupie moje kazanie o tym dotyczące, nie będę mówił, ale to sobie tam, jak ktoś będzie chciał, przesłucha. Słuchajcie, to ja tam doświadczyłem w Londynie Boga. Jeszcze raz, ponownie, dojrzałe doświadczenie, kiedy powiedziałem Bogu, że ja chcę, Panie, iść zupełnie za Tobą. Ja zrozumiałem dokładnie to, co teraz czytaliśmy w tym psalmie 40 też. Bóg mi pokazał, z jakiego dołu mnie wyciągnął. Bóg mi okazał miłość, wiecie, ja płakałem wieczorami płakałem po prostu, bo ja sobie uświadomiłem, jakim ja jestem grzesznikiem.
Ja sobie uświadomiłem to, tam bardzo mocno mi to Bóg pokazał, ale jednocześnie okazał mi swoją miłość. Ja czułem tą miłość i mnie podtrzymywał tą miłością, że nie, żeby mnie zdeptać, jak szatan by to zrobił, żeby mi wytknąć moje grzechy, ale po prostu dał mi swoją miłość i ja, słuchajcie, oddałem wszystko i powiedziałem: Boże, oczyść moje serce. Kiedy to serce zostało oczyszczone, słuchajcie, ja chciałem skakać. Ja chciałem dosłownie, słuchajcie, frunąć. Wyobrażacie sobie? Dla mnie to było coś niesamowitego. Po prostu ja chciałem, wiecie, mówić o tym i ja nie wiedziałem jak nawet, bo nie znam na tyle angielskiego, ale Bóg dał, że mówiłem to ludziom i ludzie to widzieli. Ludzie to widzieli, słuchajcie, ludzie się zachwycali, rozumiecie, ludzie przychodzili, oni dostrzegali, wiecie, tak jak ten Abdul powiedział. Mówi: wiesz co, Zbyrze, ty to jesteś dobry człowiek. Ja mówię: ja nie jestem dobry, Bóg jest dobry. Mówię: Bóg jest dobry. Mówię: Bóg jest dobry. Oni widzieli niesamowitą transformację, jaką ja przeżyłem. Słuchajcie, widać to było. To było, bo to w pracy, jak mówię, nie? Jak tam, gdzie pracowałem. Ale nie tylko, podejrzewam, ale tam w pracy oni widzieli transformację. I ci ludzie po prostu byli tego, i dlatego mi dali kartkę, słuchajcie, która dla mnie ma duże znaczenie. I ludzie, którzy nie nawróceni, napisali mi, nie wszyscy, ale tam było dużo tych osób się podpisało, ale część tych ludzi, może połowa, napisała, czy większa część, napisała: niech Bóg cię błogosławi, God bless you. Wyobrażacie to sobie? Słuchajcie, ludzie nienawróceni mi coś takiego napisali. Większość z tych ludzi była nienawróconych. Słuchajcie, nie wiem, kto był tam nawrócony, kto nie, ale większość była nienawróconych. I oni powiedzieli: niech cię Bóg błogosławi, oni mi napisali, God bless you, tam na tej kartce. Wiecie, to jest niesamowite świadectwo. Słuchajcie, świadectwo takie, że Bóg z nami chce to zrobić. Kiedy wychodziłem, ostatni mój dzień był. Wiecie, przez tydzień przygotowywałem innego, lamiego takiego, z Afryki. Przyjechał taki lami z Afryki i ja go przygotowywałem na moje to stanowisko. Wiecie, ja z nim specjalnie nie rozmawiałem, bo nie znam na tyle angielskiego, a on też jak akcentował, tak wymawiał, tak wiecie, tam z jakiegoś kraju afrykańskiego, miał taką ciemną, dosłownie czarną skórę, czarną, dosłownie czarną. I on, wiecie, wymawiał tak, no w taki sposób, że ja jakby jeszcze nie za bardzo jeszcze tego jakby łapałem, no bo każdy ma swój jakby, wiecie, ten wymawia w odpowiedni sposób, tam zależy od rejonu, ten angielski. Słuchajcie, ja tam mu na migi, na ile mogę mu pokazywałem. I wiecie, jak on mnie żegnał, tak samo jak ten Abdul, słuchajcie, łzy w oczach mu stanęły. Wyobraźcie sobie, jakby żegnał człowieka, jakiegoś przyjaciela wielkiego, którego... Słuchajcie, opuszcza go. No przecież ja go znałem tydzień czasu. I ja jeszcze specjalnie z nim nie mogłem nawiązać kontaktu, no bo bariera językowa. Słuchajcie, wyobrażacie to sobie? A przecież ja nic takiego wielkiego nie robiłem. Ale Bóg emanował. Słuchajcie, to była emanacja miłości Bożej. Skoro ten człowiek, łzy mu stanęły. No słuchaj, no jak to inaczej wytłumaczyć? No weźcie mi to inaczej wytłumaczcie. Że człowiek, który mnie nie zna, który znamy zaledwie tydzień, rozumiecie, w pracy jeszcze tylko i ja mu tam trochę wytłumaczyłem, trochę tego, ale ja z nim bywałem, no na ile tego, słuchajcie, ani specjalnie nie rozmawia się, ani ja mu nie mówiłem o Bogu, nie tego, bo bariera tam, może wspominałem nieraz pewne te, i on, słuchajcie, łzy mu stanęły, ja widziałem jak tego, patrzył na mnie i mnie żegnał, słuchajcie, jak żegnałby człowieka, nie wiadomo jak przyjaciela. Słuchajcie, to Bóg czyni i Bóg to będzie czynił. To nie chodzi o to, że ja jestem jakiś lepszy, wspanialszy. Nie! My wszyscy jesteśmy tacy sami. Tylko po prostu Bóg chce tak samo za nas podziałać. I to samo ten Abdul. Łzy mu stanęły, kochani. Łzy mu stanęły w oczach. Jak ostatni wieczór był, myśmy poszli tam wynieść śmieci, pamiętam, i on siadł, bo on palił papierosy i tam mówi: chodź, siądziemy. I on mówi właśnie do mnie, łzy stanęły, słuchajcie. Przecież ja z nim nie miałem jakiejś więzi. Myśmy się w pracy tylko spotykali. Jeszcze mój brat jeszcze mu powiedział, że ja jestem chrześcijaninem. On był w ogóle w szoku, że ja szabat święcę, bo myślał, że jestem jakby Żydem, no bo jak szabat, no to jemu się kojarzyło tylko to, no bo on był muzułmaninem takim zeświadczonym muzułmaninem. I wiecie, z Maroka, nie? I on był po prostu jakby zaskoczony, nie? Tym, że są chrześcijanie, którzy świętują szabat, nie? No ale to jest jedna kwestia. Natomiast, słuchajcie, jeszcze jeden, ale ja tu opowiadam tylko dlatego, jaki cudowny jest Bóg w tej chwili. Ja chcę tylko wam to przekazać, jaki jest cudowny i w waszych sercach może to samo zrobić, żebyśmy byli takimi świadectwami, słuchajcie, żeby ludzie szukali, żeby kontaktu z nami, żeby ludzie nie uciekali od nas, żeby ludzie zamiast powiedzieć: o fajnie, że ta osoba poszła, nie, zamiast powiedziała: kurczę, brakuje mi tej osoby, tęsknię za tą osobą, po prostu brakuje mi. I nieważne, czy on jest nawrócony, czy nie nawrócony, bo Bóg tak przyciąga.
I ja jeszcze tylko jedną historię krótko powiem. Jak wynajmowałem takie mieszkanie i Jola już była przy tym obecna, słuchajcie, niesamowitą rzecz, jaką Bóg dokonał. Słuchajcie, ja spotykałem Staszka, myśmy tam mieszkali, czasami się w kuchni spotkałem, czasami on mi coś zrobił specjalnie, a mu, wieszcie, ja mu tam czasami wspominałem coś w ogóle, ale on tam nie widziałem za bardzo, żeby chciał jakby to kontynuować, więc ja jakby zostawiałem ten temat. Słuchajcie, ale taka jakaś emanacja, że on po prostu mi na końcu, słuchajcie, ja byłem w szoku z Jolą, on nam kupił, Joli kupił taki plecaczek, rozumiecie, taki ten jakiś taki sportowy, na rowerowy, mi kupił ja taką saszetkę, taką, wiesz, 4E, wiesz, kupił, 4E, pokupował, słuchajcie, i on nam to daje, bo on mówi, takiego kompana to ja już nie będę miał. Wiecie, ja byłem w szoku. Ja byłem w szoku, słuchajcie. Mówię, ja, zaraz, mówię, ja, nie, ja go lubiłem, wiesz, no, spotkaliśmy się, mówiłem, i wiecie, co się stało? Choć ja kupowałem zdrowo i się śmiałem nieraz tam, ale w radości, wiesz, taki z nim często rozmawiałem, tam się śmiali i tak do. I słuchajcie, nieraz u mnie widział w kuchni, ja gotowałem tam chwilę, czasami było takie, nikt nikomu nie wchodził tam do pokoju, żeby mu siedzieć tam gadać, nie, po prostu czasami jak było potrzeba, no to tak, ale tak, to przeważnie tośmy byli tylko tam na korytarzu czy gdzieś chwilę. I słuchajcie, i on zaczął, ja kupowałem zdrowe rzeczy, no bo zdrowo dbam też o zdrowie i tak dalej, i ja mu nie mówiłem specjalnie o tym, a on zaczął też kupować. Ja później patrzę, wiecie, a on ma to samo. Zaczęło mu się pojawić te same te w kuchni, bo mieliśmy wspólną kuchnię, no bo wiecie, to było wynajmowane, więc spokój. Słuchajcie, to jest niesamowite. Jak po prostu Bóg przyciąga ludzi. Nawet jeżeli oni się nie nawrócą, to staną się ludźmi, którzy będą chcieli wam pomóc. Którzy będą chcieli wam, nawet jeżeli się nie nawrócą, wiecie, bo nie każdy się nawróci z nich. Ale oni będą postrzegać nas pozytywnie i będą, wiecie, i to jest cudowne. Oczywiście wielu się też nawróci, nie? No, ale wiadomo, że nie możemy oczekiwać, że wszyscy się nawrócą, bo tak nie będzie. Ale na pewno będzie tak, że oni będą nawet inaczej, będą chcieli wyświadczać dobro nam. Bo oni będą, oni będą widzieć to. Oni może nie będą umieli nazwać tego, co to jest, ale oni będą to czuć od nas. To miłość Boża, rozumiecie? To światło, to piękno charakteru Bożego, po prostu i oni będą zachwyceni. I oni albo się nawrócą, nieraz nie, ale będą zachwyceni, będą widzieć, że o, to jest tak. No bo nie mamy wpływu, prawda? Kto to przyjmie i zachwyci i tak dalej. My oczywiście możemy powiedzieć, że to chwała Bogu, oddać chwałę Bogu, prawda? Co człowiek zrobi, no to jest jego wola. No, ale dlatego tu jest wiatr na niego powieje, a już go nie ma i słuchajcie, my jesteśmy tylko prochem, a jednocześnie Bóg jest tak wspaniały, może z tego prochu, ten piękny kwiat. Dlatego, słuchajcie, dlatego Jezus porówna nas do kwiatów. Dlaczego? Bo kwiat jest bardzo krótko, prawda? Zrywasz go. Ale jaki on jest piękny, jak on pięknie pachnie. I my mamy pachnieć tą wonią ku zbawieniu dla ludzi, nie ku potępieniu. My mamy pachnąć tą piękną wonią, my mamy być tymi kwiatami dla ludzi, co prawda przemijającymi szybko, ale mamy być tymi kwiatami. I to jest tu jak kwiat polny, słuchajcie. Jak trawa kwitnie, jak kwiat polny. I dlatego to jest coś wspaniałego. Tu jest o przemijaniu, ale też pokazaniu o tym pięknie. Tego charakteru, jaki możemy odzwierciedlić przez ten nasz krótki okres tu na ziemi. Przez to nasze krótkie życie bardzo, w porównaniu do wieczności. Jak możemy być tymi kwiatami, a nie cierniami. Słuchajcie, to Bóg nam chce dać dzisiaj. Dzisiaj. Żebyśmy klęknęli, żebyśmy później się pomodlili o to. Żeby Bóg nam to dał. W serca, żeby nam dał tą modlitwą, żebyśmy zaczęli rozumieć tą miłość Bożą. Naprawdę, to jest coś wspaniałego. I teraz zobaczcie. Ale miłosierdzie Pana od wieków na wieki nad tymi, którzy się Go boją, a Jego sprawiedliwość nad synami synów. Czyli mamy świętość, mamy sprawiedliwość. Mamy przeplatane miłością. Słuchajcie, miłosierdzie, zobaczcie, trzy mamy w jednym wersecie. Miłosierdzie Pana od wieki na wieków, czyli pierwsze jest miłosierdzie, którzy się Go boją, świętość i Jego sprawiedliwość nad synami. Znów mamy trzy główne atrybuty Boga. Nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, aby wypełnić Jego przykazania. Zobaczcie, czyli wiadomo, bo to jest zmiana charakteru Bożego, a charakter Boży to jest taki streszczony charakter Boży, to jest dekalog, więc ci, którzy wypełniają Jego przykazania, pamiętają, prawda, o przymierzu, to jest to przymierze, że On chce nam włożyć swój charakter zamiast naszego. To jest przymierze z Bogiem, na tym to polega, uświęcenie, usprawiedliwienie, uświęcenie.
Pan na niebiosach ustanowił swój tron, a jego królestwo panuje nad wszystkimi. Czyli pokazany majestat Boga, prawda? Błogosławcie Pana, jego aniołowie, potężni siłą, którzy wypełniacie jego rozkazy, będąc posłuszni głosowi jego słowa. Błogosławcie Pana, wszystkie jego zastępy, jego słudzy, którzy spełniacie jego wolę. Błogosławcie Pana, wszystkie jego dzieła we wszystkich miejscach na jego panowania. Błogosław moja duszo Pana. Dawid rozumiał to. Dlatego Dawid był serca Bożego. I my też mamy być serca Bożego. Dawid rozumiał to, dlatego to, co napisał w przepięknym tym psalmie 103, on to głębią doświadczał i dlatego on był serca Bożego. Nawet upadków takich mocnych, jakie miał, nawet tych upadków, mimo tych upadków, dalej był serca Bożego, dlatego że kierunek był właściwy. I chwała Bogu za to. Niech będzie za tą cudowność Jego i Jemu chwała i cześć. Amen.